Nenadić fenomenalnie zaczął mecz. Ja nawet mówiłem w komentarzu, że to nie może trwać, bo to było coś, czego nie spotyka się na co dzień. Ten zawodnik przeprowadził 7 akcji, zdobył 6 bramek i zrobił to z taką łatwością. I to było właśnie zaskakujące, że żaden z polskich graczy nie był w stanie go zatrzymać. I to dla Serbów to było za piękne, żeby to było prawdziwe. No i w zasadzie po tym pierwszym kwadransie ta era Nenadicza się skończyła. Potem już grał słabiej do końca spotkania. Tam jeszcze próbował walczyć w drugiej połowie. Oczywiście z dobrym skutkiem, bo zdobył 1 czy 2 bramki, ale to już nie był ten Nenadic z pierwszych 15 minut. Na szczęście dla nas, bo początek miał fantastyczny.